Marek Pyza, zapraszam na gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl. Kolejne dotyczące militariów. Mamy bardzo pracowity czas w Agencji Uzbrojenia. Jest realizowane zamówienie za zamówieniem, bo czas oczywiście nagli, wojna za naszą granicą i niepewne bezpieczeństwo Polski w przyszłości. O tym teraz porozmawiamy z rzecznikiem Agencji Uzbrojenia, podpułkownik Krzysztof Płatek. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Chyba jeszcze nigdy w Wojsku Polskim nie mieliśmy tak licznych, tak dużych zakupów, nieprawdaż? Jeśli chodzi o ten rok, to ten rok jest faktycznie przełomowy. To jest rok rekordowy już na tym etapie, ale też spójrzmy na to, że ostatnie 3 lata, 2018-2021, to jest ogromny już wzrost wydatków na modernizację techniczną sił zbrojnych. Jest mowa o wydatkach rzędu 12 miliardów złotych rocznie samego jeszcze wtedy Inspektoratu Uzbrojenia. To i tak był ogromny skok względem tego, ile funduszy było dedykowanych na obronność, na technikę wojskową wcześniej. Ten rok to już jest przełom właśnie, faktycznie mamy umowę za umową. Umowy gigantyczne, tak jak na czołgi Abrams, umowy, wiele umów w polskim przemyśle, też o wartości wieloletniej już ponad 20 miliardów złotych. Ortokar Brzoza, Gladius, czyli drony uderzeniowe i rozpoznawcze. Również drony, te, które wcześniej już oferowała grupa WB, czyli FlyEye. Mała Narew, wzmocnienie obrony przylotniczej, przyspieszenie tego wzmocnienia. Więc tu jest cały szereg tych umów, właściwie nie mamy tego momentu wytchnienia. Ale widzimy też, że sytuacja, która jest tutaj w naszym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, jest bardzo groźna. W związku z czym patrzymy, że siły zbrojne muszą być wzmocnione jak najszybciej. No dobrze, panie pułkowniku, ale po co nam ta Korea Południowa? Nie dość, że daleko, to technologicznie no chyba jednak półkę niżej od naszego głównego sojusznika, czyli Waszyngtonu, a może i od niektórych europejskich koncernów. Jeśli chodzi o Koreę Południową, zacznę tak, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są i dla nas, i dla Korei Południowej głównym partnerem. Jest to gwarant bezpieczeństwa, nasz najbliższy sojusznik, w naszym przypadku w NATO. Jeśli chodzi o Koreę, to porozumienie, z tego co pamiętam, dwustronne. Stany Zjednoczone interweniowały w Korei, jak Korea była zagrożona przez komunizm, gdzie trwała w 1953 roku, zaczęła się wojna koreańska, wtedy też wmieszały się Chiny, no ale może nie będziemy wchodzić tak szczegółowo w te kwestie historyczne tego wydarzenia. Przejdźmy generalnie do tego, że no jest to gwarant bezpieczeństwa i dla nas, i dla Korei. Ale jeśli chodzi o współpracę z Koreą, to jest to partner, który jest bardzo zaawansowany technologicznie, który przez ostatnie 40 lat w sposób bardzo konsekwentny budował swój przemysł w oparciu o technologię amerykańską. Oni przeszli tą drogę, którą teraz my chcemy przejść we współpracy z Koreą, na tej samej analogicznej zasadzie. Oni byli biorcą technologii ze Stanów Zjednoczonych i zbudowali swój przemysł, ten potencjał do zasilenia własnego wojska w oparciu o własne wyroby przez 40 lat. My chcemy to zrobić szybciej, czerpiąc z doświadczeń koreańskich, wejść z nimi w współpracę i pozyskać sprzęt już na szybko w najbliższych 3 latach, ale również zbudować ogromny potencjał na terenie naszego kraju w zakresie produkcji czołgów. Czołgów najpierw obecnej generacji, ale z tych najnowocześniejszych, czyli czołgów K2 w wersji spolonizowanej K2PL, a następnie razem z Koreą budować czołg nowej generacji. Tak samo w kwestii artylerii. Armata haubice K9A1 na już, które i tak będą skokiem ogromnym technologicznym względem chociażby 2S1 Goździk. One są dokładnie właściwie tym samym, co jest AHS Krab. Są moc produkcyjne Huty, a dzięki temu będziemy mieli synergię dwóch przemysłów i ten sprzęt będzie trafiał jeszcze szybciej. Następnie produkcja już spolonizowanej haubicy K9PL, opartej o najnowsze rozwiązania obecnie wprowadzane w armii koreańskiej podczas testów K9-2, czyli ten automat ładowania, który wielokrotnie przyspieszy szybkostrzelność haubic, co jest bardzo ważne na polu walki. Kraby są wykorzystywane na Ukrainie, zbieramy feedback z doświadczeń, także to jest ogromna potrzeba. No i właśnie to są te wszystkie elementy, które, oczywiście samoloty również są bardzo istotne, ponieważ... Panie pułkowniku, to za chwilę spróbujemy to wszystko sprzętowo uporządkować. Trzy główne obszary to są armatohaubice, czołgi oraz samoloty. W przypadku tych ostatnich no nie będzie produkcji w Polsce, ale centrum serwisowe, jak rozumiem, ma się pojawić do roku 2026, więc ten zastrzyk technologiczny też do Polski trafi. Chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu rozmowy z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem w tygodniku Sieci, między innymi na temat armatohaubicy Krab wspomnianej. Zapytany minister, armatohaubica Krab pokazuje, że i w Polsce można wyprodukować sprzęt najwyższej jakości, odpowiada
komponenty kraba pochodzą z kilku państw. W dłuższej perspektywie krab zostanie spolonizowany, będzie w pełni naszym produktem. Kupujemy z Huty Stalowa Wola tyle egzemplarzy, ile ten zakład może wyprodukować. To jednak zbyt mało, dlatego negocjujemy z Koreą Południową bezpośredni zakup aromatohaubic K9, bardzo zbliżonych do naszych. Mają one automatyczny sposób ładowania. To bardzo ważne, bo doświadczenia ukraińskie pokazują, że ta broń musi działać szybko. Trzeba podjechać, oddać strzał i odjechać. Panie pułkowniku, czy pan może uspokoić tych wszystkich, którzy z tego cytatu właśnie wyciągnęli wniosek, że porzucamy naszego wypróbowanego kraba, a zwracamy się totalnie w kierunku Korei Południowej i K9? Jak już wspomniałem przed chwilką, efekt synergii. Efekt synergii, czyli najpierw produkcja w Korei K9A1, które trafią w ciągu najbliższych 2 lat, tutaj konkretnie jeśli chodzi o haubice, krab. Huta ma zamówień pod korek. Tak jak wspomniałem w ostatnich rozmowach też, właśnie Huta realizuje nasz duży kontrakt z 16 roku na 4 dywizjonowe moduły ogniowe, obejmujące 96 haubic krab. Huta realizuje zlecenie na 54 haubice dla Ukrainy i jeszcze planujemy w tym roku zamówić kolejne 48 haubic krab dla Sił Zbrojnych RP. Wszystko to spowoduje to, że Huta będzie miała zamówienia do 26 roku, do końca 26 roku. Czyli przez najbliższe 4 lata nic więcej i tak z tej Huty nie wyciągniemy dla polskiej armii, więc musimy dokupić za granicą, a po 2026 roku co z krabem? Dokonana będzie też inwestycja przez stronę koreańską, więc rozpocznie się w Hucie Stalowa Wola albo w jej filii. To dokładnie zostanie określone przez przemysł w wyniku konsultacji naszych resortowych z przemysłem i będą produkowane równolegle kraby i K9PL. I jeszcze przed 26 rokiem chcemy uruchomić pracę rozwojową, której wykonawcą będzie Huta Stalowa Wola i ona we współpracy ze stroną koreańską ma opracować już haubicę nowej generacji K9A3, którą będziemy chcieli u nas nazwać AHS Skorpion. Taki mamy wstępnie nazwę dla tego projektu. To będzie już haubica, która ma wykorzystywać doświadczenia zarówno z K9A2, który będzie tą docelową wersją K9PL, i z kraba w oparciu o to, co dowiadujemy się z Ukrainy. Więc czyli Skorpion taki super krab. Dokładnie o to chodzi. I dopiero wtedy Huta przestawi się z kraba na ten kolejny wspólny polsko-koreański wyrób, który będzie ogromną bazą dla wzmocnienia tak naprawdę ośrodków badawczych naszego przemysłu. To skoro jesteśmy przy wojskach pancernych, to jeszcze jeden cytat z ministra Błaszczaka, bardzo proszę. Pytanie: Ukraina walczy, a my jej pomagamy. Oddaliśmy 200 własnych czołgów, szykujemy kolejne, a na nowy sprzęt musimy poczekać. Pytanie do ministra: czy teraz mamy dziurę? Mariusz Błaszczak odpowiada: wspieramy Ukrainę, bo ona walczy również za nas, ale rozwijamy też własne zdolności obronne. Wynegocjowaliśmy dobrą umowę na zakup 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji. Domykamy umowę na zakup na bardzo preferencyjnych warunkach 116 Abramsów używanych, ale wciąż niezwykle skutecznych. Wartość bojowa Abramsów jest przynajmniej 2- lub nawet 3-krotnie większa niż czołgów T-72. Pytanie: czy polska przygoda z konstrukcją T-72, na którą licencję kupił jeszcze Edward Gierek, kończy się definitywnie? I odpowiedź: straciliśmy możliwości produkcji nowych egzemplarzy, bo niektóre części muszą pochodzić z Rosji. To jest ślepa uliczka, rozwiązanie pozbawione perspektyw. Finalnie będziemy mieli 366 Abramsów, do tego dojdą koreańskie Czarne Pantery, czyli czołgi K2. Już w tym roku trafią do nas pierwsze egzemplarze. W sumie w pierwszej partii ma to być 180 czołgów. Docelowo te czołgi będą produkowane w Polsce. Przy okazji powiem o pewnej nowości systemowej. Otóż nowy sprzęt testujemy w wojsku, a nie w zakładach przemysłowych. Żołnierze mogą się wypowiedzieć, mogą wskazać, co należy zmienić. Panie pułkowniku, no to brzmi sensacyjnie, zwłaszcza jeśli jeszcze dołożymy do tego te plany budowy czołgów w Polsce, no bo najpierw kupujemy 180 sztuk tych K2, rozumiem, że już wyprodukowanych, jakby z linii, z obecnych linii produkcyjnych i z najbliższych linii produkcyjnych. Ale docelowo po 2026 roku zaczną się dostawy nowo wyprodukowanych K2PL w ilości 820 sztuk. Rzeczywiście możemy być tą pancerną potęgą w Europie. Będziemy państwem, zgadza się, jeśli plan zostanie zrealizowany, to jest perspektywa wykraczająca już poza rok 2030. Bierzmy pod uwagę to, że to będzie efekt synergii przemysłu polskiego i ukraińskiego, zbudowanie fabryki albo inwestycja odpowiednia w obecnych zakładach w Polsce, plus dostawy z Korei, ponieważ nasycenie nawet w takiej perspektywie jak wykraczająca poza rok 2030 będzie wymagało dostaw zarówno z obu kierunków, ale generalnie tak, w ten sposób mając zarówno czołgi cięższe
M1A2 Abrams, ponieważ M1A1SA, to co będzie darem od Amerykanów, również zostanie zmodernizowane do najnowocześniejszej wersji SEP-V3, jak również czołgi K2PL, wpłynie na to, że będziemy mieli no blisko 1400 czołgów. Co wzmacniane przez BWP Borsuk plus cięższy BWP, który zostanie również pozyskany, wpłynie na to, że będziemy mieli najsilniejsze związki zmechanizowane i pancerne tak naprawdę na skalę Europy. Ani za dużo tych platform czołgowych, Abramsy, Leopardy, jeszcze takie maszyny, przecież mamy ich mieć więcej. Dążymy do dwóch typów. Typ generalnie ten dominujący K2PL oraz do czołgów M1A2 SEP-V3 Abrams, który będzie tym cięższym czołgiem, czyli dwa typy docelowo po roku 30 w siłach zbrojnych RP. Taki jest plan, takie jest założenie. I jeszcze kolejna rzecz, te inwestycje koreańskie, ten transfer technologii, który chcemy pozyskać, też mają zakładać współpracę przemysłową przy opracowaniu czołgu nowej generacji, czołgu K3, który również będzie produkowany przez Polskę. To gdzie ta fabryka czołgów nowa powstanie? W tej chwili jeszcze ja nie będę wskazywał, ponieważ tutaj trwają konsultacje, tu jest ogromne znaczenie tego, jakie będą sugestie polskiego przemysłu. On zna dokładnie najlepiej, jakie gdzie ma zdolność. Więc tutaj jeszcze rozmowy. Ale rozumiem, że to już musi się zacząć za chwilę działać, zacząć się budować, żeby w 2026. Tak jak dostawy, jak najszybciej te inwestycje również będą musiały być realizowane. W związku z tym te umowy ramowe planujemy podpisać przecież w najbliższym tygodniu. Znaczy w tym tygodniu, przepraszam, już, bo jeszcze tak mówię z perspektywy zeszłego tygodnia. Kolejne dobre wiadomości. Tak szybko wszystko się dzieje po prostu w armii ostatnio. Panie pułkowniku, FA-50, czy to myśliwiec? Tak minister mówił, ale chyba nieco na wyrost. FA-50 jest lekkim samolotem bojowym. To jest konstrukcja, która stanowi rozwinięcie samolotów szkolnych T-50. Ale już posiadająca cechy samolotu normalnie bojowego, posiadająca radar kierowania ogniem już w tej chwili, pociski rakietowe krótkiego zasięgu, jeszcze nie tej najnowszej generacji, uzbrojenie niekierowane powietrze-ziemia, ale w wersji, którą my chcemy pozyskać jako Polska już w przyszłym roku, to będzie FA-50 spolonizowanej wersji, czyli w pełni kompatybilny z NATO poprzez identyfikatory swój obcy, poprzez Link 16, czyli komunikowanie się, ale również integracja kolejnych rodzajów uzbrojenia. Najnowocześniejsze pociski AIM-9, Sidewinder, czyli te krótkiego zasięgu, już precyzyjna amunicja kierowana laserowo, a docelowo w dalszej perspektywie również chcemy, żeby ten samolot jako uzupełnienie F-16 miał pociski rakietowe powietrze-powietrze już średniego zasięgu oraz coraz bardziej zaawansowane środki rażenia powietrze-ziemia. Czy w tych 48 sztukach, które mamy kupić w przyszłym roku, będą już te wszystkie nowoczesne systemy, o których pan mówi? Oprócz elementów tych, które wspomniałem na końcu, właściwie już to będzie większość tych rzeczy, tak. Strona koreańska cały czas rozwija ten samolot, więc to jest platforma, która ma duży zapas modernizacyjny, przed nią jest jeszcze przyszłość, potencjał. Dodajmy jeszcze, że rozwija ten samolot we współpracy z koncernem Lockheed Martin, czyli rzeczywiście jest to technologia amerykańska i pełna kompatybilność z systemami natowskimi. A dlaczego nie Typhoon albo Gripen? Właśnie chodzi o tą kompatybilność też, więc tutaj mamy dużo części wspólnych z F-16 i dzięki temu mamy dwa kierunki pozyskiwania łańcuchów dostaw. I tak naprawdę część części będzie mogła służyć do samolotów F-16, więc tutaj to nie jest tak odległa, rodzina, więc to jest ten kierunek, który jest kierunkiem rozwojowym. A gdzie trafią te samoloty, tak fizycznie? Jeśli chodzi o dyslokacje, jeszcze nie chcę wskazywać, ale one będą następcami postsowieckiej techniki, czyli lokalizacje powinny być już w tym momencie dość łatwe do określenia, w związku z tym, że one w pierwszej kolejności mają zastępować samoloty Su-22. To powiedzmy jeszcze, do czego konkretnie nam są te samoloty potrzebne, bo jedni mówią myśliwiec, drudzy mówią, że to jest samolot szkolny, no tak naprawdę to jest coś pomiędzy, ale wiadomo, że to nie będzie maszyna, która będzie na szpicy sił powietrznych w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego. Zgadza się, siły powietrzne działają też jako całość, działają w całym środowisku sił zbrojnych, więc będą to samoloty, które na początek, ich rola będzie pełniła wsparcia pola walki tego bliskiego bezpośredniego. Ale wraz z rozwojem, one jako uzupełnienie samolotów F-16, już mając pociski rakietowe średniego zasięgu, one mogą w oparciu o mocniejsze radary, chociażby F-35, uzyskać dane, gdzie znajduje się przeciwnik i tymi pociskami skutecznie razić właśnie statki powietrzne przeciwnika. Więc tutaj wszystko to jest perspektywiczne, to wszystko ma przed sobą konkretne plany, jak to może być wykorzystane w bliższej i dalszej perspektywie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Jeszcze może przejdźmy może do pewnego rysu, jeśli zdążymy. Nie przejdziemy już, panie pułkowniku, ale ja mogę panu obiecać, że jeszcze porozmawiamy sobie w bliskiej przyszłości, okay, przy kolejnej dobrej wiadomości z Agencji Uzbrojenia. Również o tym rysie historycznym, koreańskiej kulturze, popkulturze i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bo to rzeczywiście jest ciekawe zagadnienie, ale naprawdę czas z gumy nie jest. Dziękuję bardzo. Super, pułkownik, dziękuję. Podpułkownik Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia, był naszym gościem, a za chwilę generał Dariusz Wroński. Zostańcie państwo z nami.